Dobry, cześć. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na sesji pitchingowej, podczas której zespoły wyłonione przez nasze jury będą prezentowały swoje wyzwania dla dwóch miast, czyli dla Świdnicy i Stargardu. Jeszcze tak w ramach wyjaśnienia od razu powiem, że w jury, które wybierało te właśnie wyzwania i które będą walczyć o główne nagrody, byli przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju, GovTech Polska oraz przedstawiciele tych właśnie miast. Także przechodząc dalej, Hack School, tak się nazywało nasze wyzwanie, i jako pierwszy przedstawi się... Aha, muszę to kliknąć. Tak, także tutaj będziemy tak, Stargard i Świdnice. I zapraszam tutaj przedstawicieli zespołu Pipelon, którzy zrobili Quest Appkę. I zapraszam Was do zaprezentowania swojego rozwiązania. Nasz zespół Pipelon stworzył prezentację, stworzył platformę, która umożliwi samorządowcom. Dobrze. Stworzyliśmy platformę, która umożliwi samorządowcom kreowanie przyszłego rynku pracy, dawania narzędzi, które młodym ludziom pozwolą się kształtować w obszarach, na które będzie zapotrzebowanie. Stworzyliśmy platformę, która będzie wykorzystywała gamifikację, która będzie motywowała młodych ludzi do tego, żeby kształtować się w obszarach, które będą potrzebne dla biznesu i lokalnej społeczności. Będzie to polegało na tym, że samorządowcy będą wrzucać wyzwania, kursy, te dwie rzeczy. Kursy będą wrzucali i te kursy będą pozwalały ludziom, znaczy młodym osobom, na to, żeby skupić się na tych obszarach, których dotyczą kursy. Czyli będzie wrzucane zadanie, znaczy będzie wrzucany cały kurs, on będzie podzielony na małe zadania, małe takie, które będą strawne dla osób początkujących i poprzez realizowanie kursów będą się uczyć. Dodatkowo miasto będzie miało możliwość wrzucania swoich wyzwań, miasto oraz biznes. Więc nasza platforma umożliwi rozwój młodych ludzi, nabycie przez nich przydatnych kompetencji, takich, które właśnie są oczekiwane przez samorządy i przez miasto oraz biznes.
czynnikiem motywującym, poza właśnie małymi, strawnymi zadaniami, będzie to, że poprzez realizowanie serii kursów młodzi ludzie będą budować swoje portfolio, które będzie również tworzone na naszej platformie. Dodatkowo... co dodatkowo będzie zwiększało ich szanse na rynku pracy. I działa to w ten sposób, że biznes dodaje szkolenia, uczestnicy zapisują się do tych szkoleń oraz realizują je, a później rezultat końcowy jest dostępny dla każdego. Każdy może to zweryfikować, zauważyć, co konkretnie potrafi ten młody człowiek i dzięki temu zmniejszy to próg wejścia dla młodych ludzi, ponieważ będą wiedzieli, czego muszą się uczyć. I teraz przykładowy kurs i to, jak wygląda aplikacja. Uczestnik, użytkownik, który wchodzi na naszą platformę, widzi miejskie wyzwania wrzucane przez biznes. Widzi swoje rozpoczęte szkolenia oraz wszystkie szkolenia, które może podjąć. Wszystkie szkolenia są otagowane technologiami, których uczestnik może się uczyć. Dzięki temu łatwo mu dobierać kolejne kursy, które chciałby realizować i dzięki temu mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie się kształtował. A samorządy przez to, że będą umieszczały konkretne szkolenia, konkretne kursy, będą właśnie wskazywały ten tor, którym młodzi ludzie będą mogli podążać. I teraz działa to w ten sposób i w przyszłości będziemy to rozwijać. Obecnie ułatwiamy samorządowcom i biznesowi tworzenie takich kursów poprzez wprowadzenie takiego pipeline'u, który polega na tym, że twórca kursu opisuje kurs, mówi, co w tym kursie chciałby zawrzeć, czego chciałby nas nauczyć, albo no tak... A model językowy, obecnie korzystamy z czatu GPT, ale można to przełożyć na model lokalny. On generuje nam questy, które w zasadzie takie mniejsze zadania, mniejsze strawne zadania dla młodych ludzi. I taki twórca kursu dzięki temu może w prostszy sposób tworzyć kursy, może edytować każdy z tych zadań. To jest bardziej po to, żeby trochę mu ułatwić pracę, ale nadal twórca kursów ma pełną kontrolę nad tym, jak te kursy będą podzielone, na jakie zadania, na jakie mniejsze zadania. Tak, jeszcze szybko przełączę się na widok. Tak wygląda nasza platforma. I teraz stworzę taki kurs. Tylko nie jest to takie proste. Dobrze, więc tutaj te wartości akurat są ustawione. Ale można stworzyć opis kursu, opisać, jakie technologie w ramach tego kursu będą wymagane, czego młoda osoba się nauczy, otagować je odpowiednio po to, żeby później były łatwo wyszukiwalne. I jak już skończy się opis, będzie można kliknąć generuj, chwilkę zaczekać i po chwili dostaniemy coś, co będzie właśnie poszczególnymi zadaniami. I teraz, jeśli coś na przykład twórcy kursu się nie spodoba, jakieś zadanie będzie za mało rozpisane, albo będzie niepotrzebnie lub zrobione błędnie, no to można zedytować i później osoby, które będą uczestniczyły w tym kursie, będą wiedziały i będą mogły same krok po kroku dojść do tego, jak rozwiązać to zadanie. Jest to zrobione w taki...
Niezdanko, bo przewidziane mamy zgodnie z takim naszym, z naszymi ustaleniami 5 minut na prezentację, 3 minutki na pytania od jury, więc jeszcze jakieś ostatnie zdanie podsumowujące poprosimy i przejdziemy do pytań od jury. Dobrze. Kursy byłyby nie takie, nie prowadzone za rączkę, tylko w sposób taki, że ktoś musiałby sam poszukać, bardziej się zainteresować, szerzej zrozumieć kontekst. Czyli tak jak mamy właśnie tutaj. Więc czy mamy może jakieś pytania z sali, komu przekazać mikrofon? Dobra. Ogromnie dziękuję. Arkadiusz Kocikowski, miasto Stargard. Bardzo dziękuję za przygotowanie tej prezentacji. Była naprawdę bardzo ciekawa. Zainspirowało nas tam parę rzeczy, dlatego zdecydowaliśmy się was zaprosić. Słuchaj, chciałem ciebie zapytać, jak duży jest twój zespół i czy pracujecie już od jakiegoś czasu ze sobą, czy to jest wasza pierwsza kooperacja? To jest nasz trzeci większy projekt i wspólnie studiujemy na Politechnice Wrocławskiej i znamy się już od kilku lat. Dzięki. Powiedz, czy liczyliście, ile zajęłoby wam czasu wdrożenie tego projektu, ile godzin potrzebujecie na jego dowiezienie do końca? Nie szacowaliśmy tego czasu. Na pewno okres 5 miesięcy byłby wystarczająco dużą ilością czasu, ale no patrząc na tempo, w którym stworzyliśmy obecną wersję, to z pewnością nie zajęłoby to nam dużo dodatkowych godzin. Bo to, co byśmy musieli zrobić, to zdeployować to do chmury, po to, żeby każdy mógł skorzystać z naszej platformy. Dodatkowo poprawić część wizualną w kilku aspektach. No i w zależności od tego, jaki byłby budżet miasta, bo jednak utrzymanie modelu językowego takiego jak ChatGPT kosztuje 10 centów za 1000 tokenów, czyli 750 słów, więc można to zrobić taniej, stawiając lokalny model językowy i wtedy to by wyszło taniej, tylko że wtedy byśmy musieli więcej czasu poświęcić na to, żeby znaleźć taki model, który dobrze radziłby sobie w języku polskim. Naturalnie. A powiedz, czy miałeś jakąś estymację, jaki byłby koszt szacunkowy roczny utrzymania takiego serwisu? To jest bardzo zależne od ilości użytkowników. Czy na przykład byłoby to głównie kierowane dla miasta Stargard i okolic, czy również byłoby to, bo tak było wspomniane wczoraj na prezentacji, że docelowo miałoby to być rozszerzone na również pozostałe samorządy. Więc w zależności od liczby użytkowników, to ten koszt będzie się bardzo zmieniał. Super, bardzo dziękuję za odpowiedź. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Tak, cześć, dzień dobry. Kamila Stachowiak z Centrum GovTech. Czy macie przewidziany właśnie jakiś panel logowania dla zweryfikowania, czy samorządowiec, biznes właśnie z miasta Stargard wgrywa wyzwanie, bo widzę tutaj takie ryzyko, że mógłby grać je każdy na ten moment i to jest pierwsza część mojego pytania. Tak, można by to zrobić na dwa sposoby. Każda większa firma, biznes ma swoją domenę. Więc to jest jeden ze sposobów, na który można by weryfikować użytkowników. Czyli no właśnie wszystko, co jest po małpa, moglibyśmy dodawać takie właśnie domeny, poszczególne biznesy mógłby to dodawać administrator. Więc to jest jeden ze sposobów i to jest jeden z prostszych sposobów. A jeżeli chodzi o logowanie, to też właśnie chyba najbezpieczniejszym sposobem byłoby dodanie na przykład Google SSO, czyli Single Sign-On. Więc to by było wtedy prostsze dla każdego, bo wystarczyłoby, żeby raz kliknął i już mógłby korzystać z naszej platformy. Okej, i druga część pytania to mamy tutaj, zostało pokazane, jak wygrać kurs, jak wygenerować ten kurs, a jako użytkownik to gdzie wygrywamy te rozwiązania? Właśnie, czy to jest już zaprojektowane, czy to jest dopiero to be seen, że tak powiem? Bardzo dziękuję za to pytanie. Tutaj mamy widok kursu w realizacji, troszeczkę rozjechany, ale docelowo każda z tych kropeczek to jest quest, który został, który jest stworzony w ramach danego kursu.
I wygląda to w ten sposób, że mamy właśnie opis zadania, a po lewej stronie dodajemy swoje rozwiązania, swoje notatki, coś, do czego będziemy mogli później zajrzeć, albo potencjalna osoba, która chciałaby zweryfikować, czy rzeczywiście rozwiązywaliśmy ten kurs, no to mogłaby właśnie zaglądać tutaj. Dobra, dzięki bardzo za odpowiedzi i tutaj oddaję mikrofon. Dobrze, bardzo dziękujemy za prezentację. Proszę o wielkie brawa. I ja jeszcze bym cię chciała poprosić, żebyś wymówił poprawnie nazwę swojego zespołu, bo mam wrażenie, że ja tego nie zrobiłam dobrze. Dobrze. Więc my jesteśmy zespołem Pipelon. Super. Dobra, dzięki wielkie. Dobrze. O tak, właśnie, to są panowie. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, prawda? No. Dobrze, to zapraszam teraz kolejny zespół, zespół Azeno. I oczywiście, jeżeli wasz zespół tak naprawdę nazywa się inaczej, a ja coś przejęzyczyłam, to macie szansę, żeby to zmienić. Przypominam, że prezentacje super byłoby, gdyby zmieściły się w około 5 minutach plus 3 minuty na pytania, także zwięźle i na temat poprosimy. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Paweł, a jestem trenerem programowania od 10 lat. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że mój zespół, z którym dzisiaj przyjechaliśmy, to są ludzie, którzy w zeszłym roku jeszcze nie umieli programować. Dzisiaj udało się nam dojść do finału, to jest dla nas wielki sukces. I jak zobaczyliśmy ten task, to pomyśleliśmy, wow, to jest o nas, to jest dla nas ten task. I chcieliśmy wykorzystać to nasze doświadczenie, te setki godzin spędzone razem ucząc się, aż żeby dojść do tego dobrego poziomu. Dzisiaj po roku czasu wszyscy ci ludzie mają pracę w zawodzie, w IT przebranżowili się całkowicie, że to jest niesamowite. W każdym razie chcieliśmy w naszej aplikacji zawrzeć to, co było takie, nam się wydaje, najistotniejsze z punktu widzenia tego sukcesu, tego progresu. A więc stworzyliśmy aplikację, która służy do tworzenia kursów, ale to nie są zwykłe kursy, to są kursy króciutkie, malutkie i polegają na tym, że każdy może nauczyć kogoś innego czegoś, więc ja się mogę nauczyć, jak się Figma na przykład robi slider, ktoś inny mnie może nauczyć czegoś innego i w jaki sposób ci uczniowie mieliby się uczyć, dlaczego ktoś by miał chcieć uczyć, dlatego że uczenie jest bardzo skuteczną formą uczenia siebie samego i w związku z tym zrobiliśmy taką system gratyfikacji, że każdy dostaje kredyty tygodniowo, żeby się komfortowo uczyć, bo to jest projekt całkowicie non-profit, nie mamy potrzeby tutaj zarabiać i jednocześnie jeżeli ktoś uczy kogoś innego, to dostaje dodatkowe kredyty. Tak samo jest, jeżeli ktoś realizuje projekty dla samorządu, dla firm lokalnych, które potem trafiają na produkcję, to dodatkowo też dostaje kredyty i dzięki temu może się jeszcze więcej uczyć, powiększać tą swoją wiedzę. Generalnie jest tak, że przygotowaliśmy tutaj, to jest aplikacja live, ona działa w tym momencie na AWS-ie, także jest przygotowana tak, żeby jedną linijką wprowadzić ją na produkcję. Oczywiście potrzebuje trochę dodatkowych ulepszeń, ale wiadomo, 24 godziny. W każdym razie jest tak, że czasami może danej wiedzy nie być wśród tych uczniów, bo to jest dedykowane dla uczniów i przygotowaliśmy asystenta AI. Oczywiście możemy zadać mu pytanie, na jaki temat chce. On nie tylko potrafi odpowiedzieć na pytania, ale przygotuje zadania, testy, ale również jest w stanie analizować nasz progres nauki, dlatego że w nauce najważniejsza jest regularność. A więc zrobiliśmy te funkcjonalności właśnie po to, żeby ludzie mieli platformę do nauki. W każdym razie każdy może tutaj zostać nauczycielem, stworzyć sobie jakiś mini kurs. Maćku, pokażesz? Może sobie stworzyć mini kurs i jak wygląda prowadzenie takiego kursu. Stworzyliśmy specjalne narzędzia oparte od WebRTC, żeby nie generować kosztów wideo, transmisji wideo. I w tym momencie trener może rozpocząć szkolenie jednym kliknięciem. Ma gotowe narzędzia, żeby pokazywać te systemy low-code. I tutaj jest pokazane, w jaki sposób udostępnia ekran. Op, chyba coś poszło nie tak oczywiście. W każdym razie tutaj zostanie udostępnione.
O, to jest w naszej aplikacji już, można tu rysować, można zaznaczać elementy, można pokazywać to wszystko i opatentowaliśmy ten system jako one-click learning. Nie trzeba żadnych narzędzi, nic nie trzeba wiedzieć, po prostu przychodzi się na spotkanie i już można się uczyć. No i na tej podstawie ta wiedza się bardzo szybko propaguje, więc tutaj w tym miejscu można zobaczyć. W każdym razie jest tak, że nasza aplikacja ma system do portfolio, do szerowania tych projektów, żeby pokazywać innym ludziom. Mamy też projekty, które nie są typowymi kursami, ale na przykład właśnie jaki samorząd może zamówić landing page i ktoś zna Figma UX, ktoś zna Webflow i są w stanie z tego kilka osób stworzyć jedną całą aplikację. Więc to są nasze główne części naszej aplikacji, która ma pomóc właśnie młodym ludziom poznawać tą wiedzę, żeby zostać programistami w przyszłości, ludźmi IT, dlatego że w tej branży jest strasznie dużo zawodów. I to myślę, że wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy za prezentację. Standardowo zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję. Słuchaj, bardzo dziękuję za tę prezentację, całemu zespołowi oczywiście, bo to też jest bardzo ciekawy projekt i kiedy go ocenialiśmy, to wiedzieliśmy, że powinien być w pierwszej trójce. Słuchaj, my pomyśleliśmy, wiesz, o tym narzędziu jako narzędziu wspomagającym również pracę nauczycieli, wykładowców, którzy na przykład prowadzą zajęcia po prostu w klasie offline albo ze swoimi studentami po godzinach. Powiedz, czy możliwe byłoby na przykład tutaj konstruowanie takich indywidualnych, takich, wiesz, tailor-made kursów na przykład dla jakiejś grupy, czyli, nie wiem, nauczyciel wymyśla sobie kurs, powiedzmy, z UX-u i dobiera do tego odpowiednie szkolenia i te szkolenia składają się w jeden jakiś ciąg myślowy i może ze swoimi studentami realizować taki projekt. Jak to widzisz? Absolutnie, jak najbardziej. Sama idea, żeby uczyć, żeby jedni ludzie uczyli drugich ludzi i potem ta wiedza się propagowała, to jest jedno, ale narzędzie jest bardzo elastyczne. Można nim uczyć wszystkiego, jak obierać ziemniaki, nie ma żadnego problemu, więc ono się będzie bardzo łatwo skalować. Natomiast czy można robić on-site, jakieś zajęcia w sali, myśleliśmy o tym, to by było świetne, bo obecnie badania mówią, że najbardziej skuteczna nauka to jest właśnie wśród ludzi, prawda? Oczywiście łatwiej jest z domu, bo nie trzeba wstawać z łóżka, ale generalnie jak najbardziej będzie można tutaj alokować, znaczy może być taka funkcjonalność. W każdym razie jest tak, że tutaj do tej aplikacji jest CMS, czyli Content Management System, więc właściciel tej aplikacji jest w stanie tworzyć dodatkowe rzeczy, jest w stanie moderować pewne rzeczy. Oczywiście może moderować wszystko, jeżeli będzie chciał. Na ten moment po prostu mamy przygotowany CMS, który automatycznie zarządza tymi wszystkimi danymi w środku, więc można tu niemalże zrobić wszystko. Dziękuję. Pytanie drugie. Powiedz mi, czy jesteście otwarci na przykład lekką zmianę stylistyki, jeśli chodzi o cały wygląd aplikacji? To znaczy tak, jeżeli chodzi o UX i design, to tak naprawdę moje doświadczenie, bo strasznie długo pracuję już, mówi, że najlepiej jest testować różne rozwiązania na użytkownikach i sprawdzić, co im będzie najłatwiej używać. Tutaj stylistyka jest ciemna, dlatego żeby chronić oczy, ale absolutnie nie ma tej funkcjonalności, ale w Figmie na naszym designie jest, żeby można było zmieniać ten template i absolutnie jesteśmy bardzo otwarci na każde możliwe takie dobre rady, żeby ten projekt naprawdę był fajny i żeby ludzie z tego mogli korzystać, no bo bez sensu zrobić projekt, który nikt z niego nie korzysta, więc absolutnie tak. I ostatnie pytanie. Rozumiem, że przewidziana jest wersja desktopowa, responsywna, natomiast bez aplikacji na początku. To znaczy tak, to jest frontend jest zrobiony w takiej technologii React, która się bardzo szybko skaluje na aplikacje natywne i tak naprawdę to jest kwestia tylko zmienienia markupu, no i dodania do progu funkcjonalności i mamy już aplikację mobilną i tutaj nie ma żadnego problemu po naszej stronie, żeby to zrobić, bo mamy doświadczenie w zespole, a gdyż na ostatnim razie robiliśmy aplikację mobilną. Także jak najbardziej możemy dorobić tę aplikację mobilną, bo jest to strasznie łatwe w tym systemie zrobić. Ostatnie pytanie o koszty. Czy szacowaliście szacunkowe koszty utrzymania takiego serwisu przez rok? Absolutnie się zastanawialiśmy. Przekładając, że będzie to tylko na skalę jednego miasta, powiedzmy o potencjale. Tak, to znaczy generalnie jest tak, że zależało nam, żeby to był taki no profit, żeby nie trzeba było nigdzie zarabiać, kombinować, skąd wziąć pieniądze. A więc jest tutaj, to znaczy tak naprawdę kwestia tylko i wyłącznie jednego serwera i około 4200 osób powinno na tym iść. Natomiast system jest przygotowany pod takie totalne skalowanie, więc można zrobić dowolną liczbę użytkowników, no to tylko wiadomo, trzeba będzie przeliczyć to na koszty
czy serwerów, ale używaliśmy technologii, które ograniczają koszty, czyli na przykład transmisja wideo odbywa się za pomocą czegoś takiego systemu, jak torrenty działają, że ludzie się łączą ze sobą bezpośrednio i my nie musimy marnować jakby transferu na naszych serwerach, więc jest super lekka. Ludzie jak biorą udział w zajęciach, w ogóle nie obciążają serwerów, tylko jest kwestia wymiany IP adresu. Także koszty są totalnie minimalne, ale jakby nie zrobiliśmy badań, bo chodzi o to, że to trzeba policzyć obciążenie serwerów i użytkowników. Nie starczyło nam czasu, a możemy to na jutro, na siódmą. Czy można liczyć na serwis powdrożeniowy, jeśli zostalibyście... Myślałem nad tym, to jest bardzo ciekawe pytanie. W ogóle jest tak, że my jesteśmy pasjonatami data science i nawet chcieliśmy zaproponować taką usługę, że chcielibyśmy trochę jakby trakować progresy tych ludzi, zobaczyć, czy to do nich trafia, czy oni się z tego uczą, jakie są efekty. Także nawet chcieliśmy trochę jakby więcej, żeby można było potem wyciągnąć wnioski, co zmienić, jak dotrzeć do ludzi, bo to są młodzi ludzie. Ja jestem już niestety starszy, ale wiadomo, jakoś musimy się z nimi skomunikować, żeby to było efektywne. Ja ogromnie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za prezentację. Jest naprawdę jakościowa. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za kolejną prezentację. A to musimy chyba przeklikać. Dobrze. Dobrze. I ostatnia prezentacja dla Stargardu. To będzie zespół Nazwa na Szybko. Zapraszamy was serdecznie. I brawa. Proszę bardzo, klikacz. Mamy jeden mikrofon, więc to podziałka. I tak. Cześć, my jesteśmy zespołem Nazwa na Szybko. I podobnie jak poprzednie zespoły, otworzyliśmy aplikację do tworzenia kursów. Jednak nasza aplikacja nie jest taka jak inne. Dlaczego? U nas ważna jest kwestia społecznościowa. To znaczy, że nie ma jakiegoś jednego centralnego miejsca, z którego powstają kursy, ale kursy tworzą sami użytkownicy. Chodzi o to, żeby dzielić się wiedzą tak po prostu lokalnie. Znaczy, że jeśli jest jakaś osoba, która o czymś wie i chce się podzielić wiedzą, to właśnie tworzy taki kurs. I poza tym, tu może jeszcze pokażę, jak to wygląda taki kurs. No, tworzymy kurs. W ramach tego kursu jest parę takich postów. No, tutaj mamy jeden post pokazany. I poza tym jest forum, w którym ludzie mogą dzielić jakieś swoje zastrzeżenia, jakieś swoje właśnie doświadczenia, jeśli chodzi o ten konkretny kurs, no i razem rozwiązywać te problemy. No i jeszcze jedną taką, o, tutaj jest pokazane właśnie to forum. Tak, tutaj jest pokazane, jak wygląda taki post. Możemy tutaj zamieszczać, wiadomo, tekst, zdjęcia i fragmenty kodu. I dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, co zamierzamy jeszcze dodać. Znaczy integracja z takimi narzędziami jak Arduino Web Editor i Code Sandbox. Tego typu narzędzi jest o wiele więcej dla różnych języków. Ale o co chodzi? Chodzi nam o to, żeby ta nasza aplikacja nie była tylko właśnie do kursów, tylko żeby było to całe środowisko do programowania. Znaczy, że ktoś sobie otwiera kurs i chce się nauczyć właśnie na przykład Arduino i wyświetla mu się kurs, wchodzi sobie na niego i ma tam napisane jakąś instrukcję, potem ma na przykład schemat elektryczny. Ktoś sobie przygotowuje wedle tego schematu i potem może od razu w tej przeglądarce wyświetlić sobie ten kod, ale nie tylko wyświetlić, tylko już sobie go wgrać na ten mikrokontroler i po prostu nauczyć się od razu. I potem parę kroków kolejnych jest opisanych i tak dalej. I nie jest to taki pomysł nie wiadomo skąd wzięty, ponieważ został on oparty na naszym koledze, na jego doświadczeniach, które właśnie opisze, jak to coś bardzo podobnego zostało wykorzystane w firmie, w której pracuję. Tak. Ja jestem studentem automatyki od 2 lat i do tej pory nie miałem żadnej styczności z przykładowo oprogramowaniem sterowników przemysłowych czy sterowników PLC i chciałem zobaczyć, z czym to się je.
i trafiłem na taką firmę, która zaoferowała mi właśnie przejście takiego cyklu szkoleniowego. Trwał on miesiąc i polegał mniej więcej na tym, że dostawałem właśnie takie szablony programów, gdzie miałem po prostu uzupełniać jakieś fragmenty mniejsze bądź większe kodu. I to wszystko miałem opisane w bardzo szczegółowej instrukcji. No i zaskakująco dobrze to zadziałało końcowo, ponieważ po takim miesiącu dostałem ofertę dalszej współpracy z tą firmą, więc widać, że takie metody mogą naprawdę działać. Tak, więc i to nie musi być koniecznie, tak jak powiedzieliśmy, z tym Arduino czy ze sterownikami PLC. Może być równie dobrze właśnie ten Code Sandbox, który jest do programowania w HTML-u i innych technologiach webowych. I chodzi o to, że na przykład firmy takie lokalne mogą rozsyłać takie kity do nauki i tak jak kolega musiał specjalnie jeździć do tej pracy, żeby się nauczyć tych sterowników PLC, tak taka firma mogłaby wysłać po prostu kit, czyli zestaw takich narzędzi i on po prostu wedle tych kursów mógłby się uczyć, mógłby od razu sobie to wgrać i nie byłby to tylko kurs, tylko całe zintegrowane środowisko, które by od razu wszystko miało przygotowane w sobie. I to wszystko, jeśli chodzi o to, co mamy do powiedzenia. Super, dziękujemy. Wielkie brawa. Rozumiem, że jest pytanie. Super. Cześć, Marta Kupisz, Polski Fundusz Rozwoju. Chłopaki, mi trochę zabrakło informacji o harmonogramie wdrożenia i o tym, jak widzicie implementację tego w mieście, bo mamy tutaj prezentację, a jak wyobrażacie sobie ten proces wdrożenia tego w mieście do końca lutego 2024 roku i jakie będą te podstawowe funkcjonalności, z którymi tak 1 marca to miasto zostanie i z czego użytkownicy będą mogli korzystać? No generalnie te podstawowe funkcjonalności, czyli no, tworzenie kursów i postów, to jest już gotowe. A reszta rzeczy, które jest do zrobienia, no to poza, wiadomo, udoskonaleniami, jakimiś tam łatkami, to jest właśnie wprowadzenie tych różnych no, gotowych środowisk, ale takie rzeczy, tak jak mówię, są gotowe. Są firmy, które, znaczy strony, które po prostu już coś takiego oferują, więc często to jest po prostu kwestia, no nie wiem, tygodnia, żeby dodać taką nową funkcjonalność. Więc myślę, że nie zajmuje to zbyt wiele czasu. Okej, dzięki bardzo. To jeszcze ja. Słuchaj, a mam takie pytanie, bo tego mi tutaj chyba zabrakło. Wspominałeś o kursach, które przeszedł twój kolega w offline. Mogłyby być to też kursy na przykład online'owe, ale jeśli chodzi o cały content tego serwisu, to powiedz, jak to widzicie? Czy widzicie wykorzystanie już istniejących zasobów, czy przewidujecie, że użytkownik będzie musiał tworzyć swoje nowe kursy? Jak na to patrzycie? No, dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, że tworzą ten serwis ludzie. Oczywiście możemy tworzyć my jako no, właściciele tego jakieś kursy, tak żeby coś na początku wypełnić to treścią, inspirując się jakimiś innymi kursami, ale ważne jest dla nas też to, żeby po prostu było to otwarte dla ludzi i no, jeśli coś jest po prostu otwarte, to coś takiego się roznosi no, pocztą pantoflową. No, ludzie mówią o tym i po prostu no, samo to się roznosi, a przez to też rośnie cały system i dzięki temu no, zyskujemy na popularności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Również. Bardzo dziękujemy kolejnemu zespołowi. Dobrze, super. To były wszystkie rozwiązania, które zaproponowały trzy finałowe zespoły dla miasta Stargard. Gratulujemy bardzo, super pomysłów. Teraz przedstawią się dwa kolejne zespoły. Będą to zespoły prezentujące rozwiązanie dla Świdnicy. Pierwszy z tych zespołów to jest The Flowers AI. Mam nadzieję, że to już powiedziałam ładniej niż ten pierwszy. Także zapraszamy serdecznie.
do nas. I brawa. Nazwa powiedziana wyśmienicie. Także udało się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Zostań w Świdnicy, ten hashtag nam przyświecał, kiedy rozwiązywaliśmy zadanie, które zostało przedstawione przez miasto Świdnica. Podczas tego hackathonu zrobiliśmy dużo jako takiej pracy backendowej, ale chciałbym na pewno zacząć od tego, kim tak właściwie jesteśmy. My, jako drużyna The Flowers AI, jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi, studentami 5 roku informatyki. Znamy się już długo, robiliśmy wiele razem projektów. Doświadczenie zbieramy nie tylko na studiach czy w pracy, jakże tak powiem, komercyjnej, ale również na hackathonach, jak można zauważyć. Udało nam się wygrać Supervision Hack 2, czy zdobyć drugie miejsce na Supervision Hack 2. Dlatego też wiemy, że bylibyśmy w stanie dowieść ten projekt, jeżeli by udało nam się wygrać. Główne problemy, jakie zidentyfikowaliśmy podczas naszej pracy w ostatnich ciągu 24 godzin, to odpływ młodych ludzi, brak aktualnych informacji o rynku pracy, brak wsparcia w samorozwoju. Są to kluczowe problemy, ponieważ miasto, które pozbędzie się młodych ludzi, nie będzie miało młodzieży, no miasto po prostu wymrze. Będą ludzie odjeżdżać do większych miast, będą starać się po prostu szukać pracy w takich wielkich ośrodkach jak Warszawa, Łódź, czy Katowice, czy Kraków. Natomiast te mniejsze miasta no, będą umierały, będą tak naprawdę zajmować się tylko emerytami. Tak? Nasze rozwiązanie. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które docelowo będzie przygotowanie pewnych stanowisk pracy dla ludzi kończących edukację. Tutaj chodzi nam konkretnie o to, że chcielibyśmy zaimplementować model sztucznej inteligencji, który na podstawie danych, które posiada oraz danych, które zbierze z rynków pracy, takich jak z pracuj.pl, byłby w stanie przewidzieć przyszłość tego rynku, co się kryje, jakie trendy się tworzą i mogłyby to odpowiadać kierunkom, które się otwierają w szkołach. Tak? Dodatkowo ten model byłby w stanie uzupełniać taki przykład piekarza, który na przykład załóżmy, że w Świdnicy jest wiele piekarzy, którzy mają 55 lat, więc za te parę lat będą odchodzić na emeryturę, więc stworzy się luka. I dzięki temu ten model mógłby to przewidywać i przeciwko temu działać. Ukierunkowanie rozwoju strony wymarzonej pracy oraz prowadzenie przez pracodawców szkoleń zwiększających kompetencje przyszłych pracowników polegałoby na tym, że pracodawcy oraz... To jest przewidywanie rynku pracy. Troszkę się zakręcił z prezentacją, proszę o wybaczenie. To się o tym mówiłem. Rozwój i marzenia. Tutaj właśnie chodzi o tych dwóch punktów, które dotyczyły nasze rozwiązania. Chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie mogli wykorzystywać kursy, które już są, które są prowadzone, tak jak udało się porozmawiać tutaj w trakcie hackathonu. Jest firma, która poszukuje spawaczy, ale prowadzi też kursy, żeby przyswoić tych ludzi do pracy, no ale młodzi ludzie tego nie wiedzą. Chcielibyśmy dać platformę taką, która by potrafiła wskazać im, hej, jest taki kurs, weź w nim udział i może to będzie twoja praca. Dodatkowo praca na lata, nie na lato, czyli że młodzi ludzie wstawialiby swoje CV, mogliby przejrzeć na przykład, hej, zainteresowała mnie ta praca, tu mam moje CV, ale tutaj nasz program by pokazywał, tego ci brakuje, tego ci brakuje i docelowo chcielibyśmy, żeby pokazywał, gdzie nabyć takie umiejętności, czy na kursach, które są organizowane przez miasto, czy ewentualnie w przyszłości, bo tak nam się jeszcze nie udało, w kursach online, tak? Szkolenia przygotowujące, jakie to są zyski dla użytkowników, jakie dla pracodawców. Jest to, zyskuje specjalistów, osoby, które chcą tam pracować, ponieważ już nabyły umiejętności i to jest dla nich tak naprawdę nagroda, bo ukończyły kurs i następnie są już w trakcie pracy, tak? To jest jakby dostanie ciastka. Tak powiem. Jako użytkownik, czyli jako osoba, która poszukuje pracy, staram się znaleźć pracę, która mnie interesuje. I dzięki temu rozwiązaniu byłbym w stanie to zdobyć, a jako miasto zyskuję stałych mieszkańców zadowolonych ze swojej pracy, którzy płacą podatki, nakręcają gospodarkę, która jest w naszym mieście. Tu jest propozycja wyglądu, którą byśmy przygotowali. Znajdź zawód dla siebie, to byłoby właśnie to miejsce, w którym byśmy wstawiali swoje CV. Aktualnie prowadzone kursy to by były kursy, które były prowadzone dla przez miasto oraz przez pracodawców. Zostań w Świdnicy, to jest ta zakładka, o której mówiliśmy, jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości rynku pracy. To jest nasz plan wdrożenia. Na każdy z tych segmentów chcielibyśmy poświęcić około 2 tygodni. Zaczęlibyśmy od wygranych hackathonu, następnie dopracowanie tego, co już stworzyliśmy. Wytworzenie interfejsu, zaprojektowanie, to jest zgodnie z wytycznymi miasta.
stworzenie przejrzystej strony, analiza danych modelu sztucznej inteligencji, testy aplikacji, oddanie w pełni działającej aplikacji. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pytań. Dziękujemy. Dziękuję za głos. Bardzo serdecznie chciałam zespołowi podziękować, że właśnie to wyzwanie wybraliście do rozwiązania. Jednak mam pytania związane z tą prezentacją i z tym rozwiązaniem. Ponieważ dosyć podeszliście innowacyjnie też, chociażby używając sztucznej inteligencji w tym projekcie. Jednak chciałabym się dopytać, jak planujecie w czasie zmieścić się w tych 5 miesiącach, bo no właśnie, może tak. Tak, to posłużę się przykładem, który pokazywałem na poprzednich slajdach, czyli na tej wygranej Supervision, tak? Tam bardzo postawiliśmy sztuczną inteligencję. W ciągu 24 godzin tam nam się udało stworzyć model, który był w stanie rozpoznawać fałszywe reklamy i było to w skuteczności około 85%, tak? I udało się to stworzyć w 24 godzinach przy pomocy troszeczkę, może i trochę szczęścia, bo dobrze nam trafiły się, tak powiem, parametry, których używaliśmy, ale to gdybyśmy mieli 2 tygodnie, bylibyśmy w stanie to zrobić bez problemu, tak? To jesteśmy w tym doświadczeni, jesteśmy w stanie to zrobić. Takie zapewnienie to warto wziąć pod uwagę. Nagrywane jest dobrze. Nie ma problemu, naprawdę. Nie ma z tym problemu żadnego. Dobrze, a teraz w takim razie, jakie warunki techniczne należałoby spełnić, aby to funkcjonowało w naszym mieście i było, jak biorąc pod uwagę samorząd i obciążenia finansowe, jak najmniej kosztowne? Właśnie to jest kwestia, której nie wzięliśmy pod uwagę, jeżeli chodzi o koszty, ale jeżeli chodzi o sprzęt, myślę, że to by było tak naprawdę dobrej klasy komputer byłby w stanie to obsłużyć przy takich użytkownikach, których jest około, sam rozmawialiśmy, około 100 tysięcy. Tego ruchu nie będzie aż tak dużego na stronie, więc myślę, że to nie byłyby dość duże koszta związane z utrzymaniem tego. Nie jestem w stanie pani powiedzieć, o jakich kosztach jest tu mowa w tym momencie, ale myślę, że jeżeli byśmy dostali parę godzin, myślę, że byśmy byli w stanie to oszacować. Mogę jeszcze pytanie? Tak. Na jednym ze slajdów pokazał pan i w ogóle w założeniach, że będą tam mogli logować się i umieszczać swoje CV potencjalni zainteresowani tą ścieżką edukacji i kariery. To CV mnie trochę martwi i w jakiej formule to będzie, ponieważ... No tutaj... CV są różne, tak jak pani prawdopodobnie zdaje z tego sprawę. Chcielibyśmy to zrobić na zasadzie takiej, iż użytkownik by wypełniał pola. To nie byłoby takiej wolnej amerykanki, która jest, że tak powiem, przy składaniu CV, bo każdy ma różny format. Tak, chcielibyśmy dać jedną templatkę i użytkownik ma wstawić tutaj dowolną ilość, ale to jest tylko z naszej puli, którą myśmy zaprogramowali, którą my wiemy, co tam znajdzie się i nie mógłby wstawić czegoś, czego się nie spodziewamy. Czyli bylibyśmy w stanie wszystko to obsłużyć, no bo myśmy to przygotowali. Użytkownik nie byłby w stanie stworzyć czegoś, czego myśmy nie zrobili, więc nie byłby w stanie zaburzyć pracy tego systemu. Znaczy bardziej mnie martwi tutaj ochrona danych osobowych i ewentualne bazy, które powstaną i ewentualne zabezpieczenia w tym projekcie, które no, zabezpieczą właśnie te dane, które będą tam widniały. Na pewno takie dane były wrażliwe, by jakby był PESEL, numer telefonu. Moglibyśmy użyć tablic haszujących dla tego rozwiązania tego problemu. No i myślę, że to by odpowiadało wystarczająco, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych danych. Teraz tylko jako kobieta zapytam się, czy zmiana szaty graficznej kolorów jest możliwa? Tak, jak najbardziej, tak jak z panią rozmawialiśmy, to jest nasza wizja, to jest to, co myśmy sobie wymyślili na czas tego hackathonu, że chcielibyśmy do tego dążyć, ale tak jak rozmawialiśmy z stroną Urzędu Miasta, się dogryzie i ewentualne zmiany jak najbardziej jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam szybkie, aczkolwiek bardzo ważne pytanie. Tak. Macie w kilku miejscach coś takiego, jak właśnie sprawdź, w jakich zawodach będziesz za parę lat niezbędny, że na przykład piekarze mają 55 lat i niedługo wypadną z obiegu. Skąd macie dane, jak będziecie to zbierać, czy będziecie robić ankiety w Świdnicy, ile wam to zajmie? Chcielibyśmy, jeżeli chodzi o tych piekarzy, no to właśnie to był problem. Chcieliśmy właśnie to zrobić na takiej zasadzie, że zebrać takie dane od miasta. Czy byłoby nam w stanie to udostępnić wtedy miasto? A czy jest możliwe połączenie to z danymi GUS-owskimi? Wydaje mi się, że byłoby to możliwe.
to byłaby kwestia, którą musielibyśmy na pewno zbadać, ale jeżeli to by były bazy w... prawdopodobnie są w Excelu albo w jakimś SQL-u, myślę, że naprawdę to nie byłoby, nie stanowiłoby to dużego problemu, ewentualnie mogłoby opóźnić dowiezienie konkretnych funkcjonalności, tak jak pokazaliśmy tutaj na tym slajdzie, co były po 2 tygodnie rozdzielone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Super, dziękujemy za kolejną prezentację. Dobrze, to zapraszamy kolejny zespół, który będzie również tworzył rozwiązanie dla Świdnicy, Localhost 2023. Aha, dobrze. Czy potrzebny będzie pilocik? Nie. Okej. Proszę bardzo. O, już jest. Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Zespół Localhost 2023 w składzie Michał, Damian, Piotrek i Andrzej. My jesteśmy, oprócz tego, że startujemy w hakatonach drugim, bo to jest nasz drugi hakaton w życiu, pracujemy razem w firmie Rainbow w biurze podróży w dziale IT, także sprzedajemy różne produkty komercyjne i niekomercyjne związane z obsługą biura podróży w Łodzi. Powiem tylko, że przed kolegami ciężkie zadanie, bo my jesteśmy ubiegłorocznymi zwycięzcami tego hackathonu, także i bronimy tytułu w tym roku. Więc dobrze, ale tyle już tych, że tak powiem, chwalenia się. Przygotowaliśmy, nie przygotowaliśmy prezentacji, za to przygotowaliśmy w pełni działającą aplikację, którą tutaj Państwu zaprezentuję. Od razu uprzedzę pytanie, proszę się absolutnie nie sugerować szatą graficzną, to jest całkowicie możliwe do zmiany i oczywiście pewnie będzie zmienione. No, wykorzystaliśmy tylko logo, które Państwo nam tutaj dali, prawda? Dobrze, więc to jest aplikacja, która zgodnie z założeniami projektu ma łączyć 3 grupy użytkowników, czyli ludzi młodych, uczniów, a także osób aktywnie poszukujących, czy to nauki, czy pracy do mniej więcej 30 roku życia, pracodawców, którzy mają to oferować takie miejsce pracy, no i oczywiście oświatę, czyli szkolnictwo. Zanim się tutaj zaloguję do tej aplikacji, to ja tylko pokażę tak, że aplikacja wygląda po zalogowaniu zupełnie inaczej, w zależności od tego, kto się do niej zaloguje, prawda? Może się zalogować zwykły mieszkaniec, czyli tak to nazwaliśmy doroboczo oczywiście, pracodawca lub szkoła. Z tym, że w przypadku szkoły zrobiliśmy takie ograniczenie, no że no nie może się po prostu zalogować szkoła tak sobie, są tam zabezpieczenia zrobione, prawda, trzeba podać adres e-mail i można wybrać tutaj, jak widać, listę szkół, którą Państwo nam dostarczyli w postaci tam tych danych, tylko my to oczywiście w magiczny sposób przetransponowaliśmy do bazy relacyjnej SQL. No dobrze, to może pokażę Państwu, przepraszam, jestem bardzo przeziębiony. Dobrze, spróbujmy się zalogować na mieszkańca. Ja może powiem od razu tak. To jest mini portal, bo jeżeli dostąpimy zaszczytu, powiedzmy, wdrażania tego projektu, to wtedy będzie portal. No, z racji ograniczeń czasowych na hackathonie nie byliśmy w stanie wprowadzić wszystkich funkcjonalności, które chcielibyśmy wprowadzić. I teraz tak, w przypadku osoby poszukującej na przykład pracy lub szkoły, można sobie tutaj wybrać zawód, który nas interesuje. No i teraz na przykład no, nazywa się to tak zwane autouzupełnianie, czyli mamy, powiedzmy, listę zawodów, które zostały pobrane i przetransponowane do bazy danych z... Państwo nam dali takie informacje, to są chyba z tych z GUS-u, tak, prawda? No i powiedzmy, że mamy tutaj cieśle. Ja może celowo wybiorę cieśle, stolarz. I teraz tak, użytkownik będzie miał możliwość wybrania sobie, czy poszukuje szkoły, czy poszukuje firmy, prawda? No bo może chce uczyć się jako na stolarza, może chce się uczyć w kierunku, czy poszukuje firmy. No i teraz tak, i te wyniki wyszukiwania, ich jest bardzo mało, no bo wiecie Państwo, mieliśmy bardzo mało czasu, wprowadziliśmy tylko niewielką ilość danych. Te wyniki, które tutaj Państwo widzicie, one...
powstały w wyniku korelacji, bo pracodawcy wprowadzali te dane, prawda? Szkoły wprowadzały te dane i zresztą cała ta aplikacja działa w oparciu o właśnie krzyżową analizę danych, korelacji między danymi i tak dalej. No i teraz tak. I teraz, jeżeli powiedzmy jest to firma, to użytkownik ma możliwość zobaczenia informacji o tej firmie, no jakichś danych adresowych tej firmy i ofert pracy, które ta firma zamieszcza, prawda? Dodatkowo aplikacja działa w ten sposób, że jeżeli pracodawca zamieści ofertę pracy, to wszystkie osoby, które w portalu wskazały, że są zainteresowane, dostaną powiadomienia mailowe, że się pojawiła nowa oferta pracy na rynku. Więc to jest taki skrót, jeśli chodzi o tą część dla mieszkańców. Dobrze, teraz może się zalogujemy jako pracodawca. Pracodawca, tutaj jest taka możliwość, że pracodawca może sobie wybrać tak samo na tej samej zasadzie zawód, który chce, no na przykład planuje zatrudnić takie osoby, potrzebuje takich pracowników do firmy, prawda? I to oczywiście tutaj jest umieszczone w tym portalu. No i pracodawca ma możliwość jednym kliknięciem dodania oferty pracy. Można ją oczywiście zapisać. My z racji ograniczeń czasowych zrobiliśmy to w wersji uproszczonej, czyli pomyśleliśmy, że docelowo teraz w tej wersji mógłby to być na przykład link do portalu pracuj.pl czy tak dalej. Natomiast docelowo oczywiście planowalibyśmy rozbudowanie tego modułu, prawda, czyli dokładne szczegóły tej oferty, ewentualnie widełki wynagrodzeń i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Dodatkowo jest możliwość przez pracodawcę wysłania zapotrzebowania do szkół. Oczywiście te maile wtedy trafią do szkół, które są skorelowane z tymi potencjalnymi zawodami. Nie będę się teraz logował jeżeli chodzi o szkolnictwo, dlatego że Państwo nam dali... Przepraszam, ponieważ czas nas goni, to ostatnie zdanko tak. I przejdziemy do pytań, dobrze? Ponieważ tam Państwo dali nam prawdziwe adresy mailowe, więc nie chcieliśmy po prostu wysyłać tych maili, żeby... Słucham? Tak, no, nam się wydawało, że to są jakieś prawdziwe, więc nie chcieliśmy ryzykować w razie czego, więc... No dobrze, to zapraszam w takim razie do pytań. A, i poproszę o brawa oczywiście. Tak, dziękuję bardzo. Ja się nie przedstawiłam w ogóle wcześniej, Anna Skrzypacz, Urząd Miejski Świdnica. Dziękuję również za podjęcie się tego wyzwania. Gratuluję rozwiązania. Kolor niebieski jest najbardziej moim ulubionym kolorem rzeczywiście. Niemniej jednak zapisałam sobie tu kilka pytań. Po pierwsze, jak Państwo planujecie, bo rzeczywiście tą ścieżkę, którą my przedstawiliśmy w wyzwaniu, odwzorowaliście bardzo dokładnie. Niemniej jednak chciałam się zapytać, czy planujecie, czy jest możliwość wdrożenia czy rozwijania tej platformy i ewentualnie w jakim kierunku byście Państwo widzieli ten rozwój? Tak jak powiedziałem w pierwszym moim zdaniu, to w tej chwili jest coś w rodzaju mini tego portalu, no z racji ograniczeń czasowych, hakatonowych, prawda? No, natomiast możliwości rozwoju jest bardzo dużo, ponieważ ta aplikacja w założeniu ma spowodować to, że każdy mieszkaniec będzie miał jasny przegląd sytuacji, czy są uczelnie, które kształcą w tym zawodzie, czy są pracodawcy, którzy oferują oferty pracy, jakie oferty pracy, czy są staże i tak dalej. Jeżeli chodzi o szkołę, ja to nie pokazałem tego modułu ze szkoły, no niestety jest bardzo mało czasu na tą prezentację. Tam w tej wersji dla szkoły przedstawiciel szkoły wprowadza sobie planowane kierunki i przedmioty, które szkoła ma, specjalizacje, które ma, powiedzmy, zamierza wprowadzić, które są skorelowane z poszczególnymi zawodami i to te informacje też trafiają do pracodawców i do mieszkańców, jeżeli sobie tego zażyczą, prawda? Także
Powiem tak, no jak to się bardzo popularnie mówi, ta aplikacja ma niesamowity potencjał, tak bym powiedział, prawda? Natomiast no my chcieliśmy pokazać tę aplikację, że ona działa i że ona istnieje, no i z racji czasowych no, nie byliśmy w stanie zrobić nic więcej, prawda? Więc to była jedyna bariera. Dziękuję. I podobne pytanie, jeżeli chodzi o tą stronę techniczną, jakie ewentualnie by były koszty po stronie miasta? To jest aplikacja webowa, no więc jeżeli domyślam się, że Świdnica jako miasto ma jakiś serwer, którym utrzymuje, no więc no nawet jeżeli byłoby to na tym serwerze, a jeżeli byłoby to jakaś no w chmurze gdzieś, Google Cloud czy Microsoft Azure, no to są koszty liczone nie w tysiącach, a w setkach rocznie złotych za utrzymywanie serwera takiego w chmurze i tak dalej. Także no nie są to duże koszty, no. Bo to no będzie jakiś ruch oczywiście na tej stronie, im większy, tym lepszy, prawda? No bo to jak, natomiast no to nie będą miliardy odwiedzin no, na takiej witrynie, prawda? Więc no to mówię, no ja nie jestem w stanie tak powiedzieć, bo nie chcę Państwu kłamać, ale z pewnością są to koszty liczone w setkach, a nie w tysiącach rocznie. Jeszcze takie jedno pytanie, bo tam w jednym z tych elementów chodzi o wysyłanie ewentualnie do mieszkańca, czy firmy, czy szkoły informacji, że jest staż, oferta pracy. Czy są jakieś zabezpieczenia, aby na przykład te powiadomienia się gdzieś nie powtarzały w sytuacjach, kiedy będzie, wykreślane, dokładane, czy jakieś tego typu zabezpieczenia, żeby po prostu skrzynek mailowych potencjalnych odbiorców? Już odpowiadam na to pytanie. Oczywiście, że tak. Są na to dwie drogi. No my wiemy to z doświadczenia, ponieważ w Rainbow podobne rzeczy wykonujemy. Można to zrobić samodzielnie, wprowadzając zabezpieczenia. Można skorzystać z systemów zewnętrznych typu Sales Manago, który zarządza tym, że tak powiem, to się nazywa tak zwany tracking klienta, prawda? Więc te systemy już automatycznie dbają o to, żeby, zresztą my musimy oczywiście mieć zgodę marketingową na rozsyłanie takiej informacji. To nie jest tak, że my możemy sobie wysyłać do kogo chcemy i kiedy chcemy, prawda? Natomiast także to wszystko oczywiście, takie rzeczy trzeba uwzględnić. Nie jest to jak najbardziej możliwe, no i takie rzeczy się robi w takich systemach, prawda? To znaczy ja zakładam, że jeżeli ktoś się loguje i wyraża zgodę na to, tak, żeby przesyłać, no to będzie to tak wysyłane, tak? Tak, natomiast tak, oczywiście. Natomiast chodzi o to, żeby to nie skrzynek nam nie załadowało sytuacji, kiedy będzie jakaś lekka zmiana i znowuż ta sama oferta. No nie, no to zawsze jest taka sytuacja, że według prawa użytkownik musi mieć możliwość wycofania tej swojej zgody w każdym dowolnym momencie, prawda, okej? Okay? Także. Jeszcze jedno z takich zadań, które było wpisane w wyzwaniu, to ewentualnie automatyczne informacja do szkół i na przykład firm o aktualizacji tych danych, które mają na tej platformie. Czy coś takiego Państwo przewidzieliście w tej aplikacji? Tak, bo Państwo nam dostarczyli takie dane próbne, prawda, które były w formie Excela i tak dalej. No ja się domyślam, że takie dane prawdziwe, no to nie będą w formie Excela nam dostarczane, tylko no to oczywiście my opracujemy system, który będzie automatycznie te dane indeksował w bazie danych. No także to tak, no. Ja dziękuję. Proszę bardzo. To już więcej pytań nie ma, rozumiem, tak? To prosimy jeszcze raz o brawa. Dziękuję. Życzymy dużo zdrówka. Dziękujemy za wszystkie wspaniałe prezentacje. Niesamowite jest to, co udało Wam się przygotować w ciągu 24 godzin. Bardzo dziękujemy. Myślę, że zrobiło to na nas dosyć duże wrażenie. Miasta będą miały bardzo trudną decyzję do podjęcia. Moi drodzy, teraz pozwólcie, że przedstawiciele jury zostaną, aby podjąć decyzję, wybrać zwycięzców, a Was zapraszamy na główną halę o godzinie 17:45 na wielkie ogłoszenie zwycięzców, no i odbiór nagród. Dziękujemy bardzo.